Jeśli chodzi o wyniki finansowe Polnordu za pierwszy kwartał 2018 roku, to mogę z satysfakcją powiedzieć, że są one bardzo przyzwoite. Firma osiągnęła ponad 84 miliony złotych przychodów ze sprzedaży wobec niecałych 13 milionów złotych przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2017 roku. Wynik netto bardzo dobry. Praktycznie w pierwszym kwartale 2018 roku osiągnęliśmy taki wynik netto jak w całym roku 2017. Bardzo mocne przepływy operacyjne, dodatnie przepływy operacyjne na poziomie ponad 6 milionów złotych, które są potwierdzeniem słuszności przyjętej w roku 2016 strategii rozwoju firmy do roku 2019. Chciałbym powiedzieć, że ta strategia jest w 100% realizowana konsekwentnie, krok po kroku. Robimy to, co zapowiedzieliśmy w marcu 2016 roku. Jeśli chodzi o politykę dywidendową, to również w tej sprawie wypowiedzieliśmy się w strategii, którą ogłosiliśmy w marcu 2016 roku, gdzie wyraźnie powiedzieliśmy, że jedna z emisji obligacji, które wypuścił Polnord, ma takie zapisy, które uniemożliwiają wypłatę dywidendy do momentu spłacenia tych obligacji. Te obligacje zapadają w czerwcu 2018 roku i dlatego też w strategii znalazł się zapis mówiący o tym, że dywidenda pierwsza będzie mogła być wypłacona na bazie wyniku za rok 2018, oczywiście jeśli taka będzie wola akcjonariuszy. Staramy się inwestorów nie zaskakiwać i realizować to, co określiliśmy w strategii w roku 2016, czyli przetwarzamy bank ziemi, który posiada firma, zabudowujemy, sprzedajemy mieszkania, wynik modelowy, który powinniśmy osiągać, właśnie osiągamy. Generujemy coraz większe pokłady środków finansowych z budowanych i sprzedawanych mieszkań. Wszystko idzie zgodnie z planem, tak jak zostało to określone. I do roku 2019 zrealizujemy wszystkie założenia operacyjne, które były zakomunikowane inwestorom w roku 2016. Także mogę powiedzieć, że inwestorzy mają wyjątkowy luksus, wiedzą, co było, wiedzą, co będzie i w pełni jest to wszystko realizowane. Spółka generuje coraz większe środki gotówkowe z realizowanych przedsięwzięć. Zgodnie ze strategią w sposób bardzo zrównoważony spłaca zadłużenie, także to zadłużenie spada zgodnie z tym, co określiliśmy w strategii, ale część tych pieniędzy jest reinwestowana. Kupujemy coraz to nowe działki, starając się trzymać dużych aglomeracji miejskich, takich jak Warszawa czy Trójmiasto. Rozpoczynamy na tych nowo kupionych działkach nowe projekty, które będą zwielokrotniały nasze zyski w następnych latach.